Ja oczywiście mam z tej strony KBUSA dzisiaj porozmawiamy sobie o fali. Tak jak zresztą pewnie widzieliście po tytule. A ja zapraszam was serdecznie na stronę Skinsmaki, gdzie swoje skiny oczywiście wymienicie. I tutaj z moim kodem, czyli z kodem kebus, odbieracie sobie bonus. Klikacie tutaj taki prostokącik i dostajecie bonus 5 dolarów przy trajdzie powyżej 100 dolarów oraz bonus do samego depozytu 35%. Także naprawdę sporo. Polecam korzystać ze strony. Ja sam z niej korzystam. Wszystko legitnie, sprawnie działa. Link oczywiście macie w opisie, także zachęcam. A my przechodzimy sobie do Steama. Przechodzimy sobie do Steam'a i przechodzimy sobie do rozmowy o fali, więc wpiszmy sobie może fala i zacznę mój monolog. Generalnie jeżeli chodzi o falę, ja już wspominałem o niej dosyć długi czas temu, ale przede wszystkim na samym początku wiedzieli o tym wspierający. Także jeżeli chcielibyście jakieś może większe profity lub po prostu ciekawsze gdzieś tam opinie, to polecam wspierającego. Ta opcja za 2 zł nawet daje Wam już w sumie dostęp do filmów. Przejdziemy sobie do samej fali, zaczniemy od wersji niehologramowej. Jak wszyscy wiemy, fala już swój pik miała. No ale to był moment, kiedy była mocna hossa na rynku, więc tutaj bez dwóch zdań wszystkie przedmioty szły w górę. Obecnie jest tam gdzieś na momencie stagnacyjnym i nie chcę mówić, żeby to jakoś wykorzystać, bo czy to jest dobra cena, czy nie. No to tutaj bym się pokłócił. Aczkolwiek w fajnych buy orderach da się to da się to naprawdę fajnie kupić. Wiem, że powtórzyłem fajnie dwa razy, ale da się to naprawdę w spokocenie kupić. W każdym razie, najbardziej nas interesuje, póki co, wielka fala, ale w wersji holo, bo o niej głównie wspominałem. I założenie tej inwestycji były ta, było takie, że dużo osób siedzących w kraftach bardzo doceniało tą naklejkę i po prostu wiem z autopsji, jak dużo osób wykupywało tą naklejkę właśnie pod względem inwestycyjnym, gdzieś tam pod krafty. Więc niedługo dojdziemy do momentu, gdzie Supply będzie naprawdę niski, i wydaje mi się, że momentem wyprzedaży tych naklejek największym będzie właśnie Source 2. I tutaj opcja dla Zajawkowiczów long termów, jeżeli ktoś by chciał dalej to trzymać i wierzy w tą naklejkę, no to wtedy inwestycja pod względem tego, że ludzie się z niej wyprzedadzą, wygląda i brzmi całkiem nieźle. Jeżeli jednak chcielibyście zainwestować w nią właśnie pod względem Sorsa 2, też jest to jak najbardziej spoko opcja, ale wydaje mi się, że mniej zyskowo procentowa, więc pod względem long terma rzeczywiście może to bardzo fajnie oddać. Pod względem inwestycji pod Sorsa 2, też jest OK opcją, też na tym zarobicie najprawdopodobniej, ale no, z reguły raczej mniej. W każdym razie, na tej naklejce już można było sporo zarobić, myślę, że moi wspierający już sobie na niej zarobili, chyba, że trzymają ją dalej, nie cashoutowali, to wszystko w porządku, nic się nie dzieje. Ale tak, chciałem o tym wspomnieć, bo zauważyłem, że ta naklejka została jakoś zapomniana, ja lubię czasami sobie odnowić jakiś temat, więc siadłem, zobaczyłem jak to wygląda teraz, no i prezentuje się ciekawie, jeżeli chodzi o kupna, no to mówię, trzeba by było tutaj ustawić dobre buy bo nie ma co tego kupować na, na już, na teraz, tylko powoli ją sobie obserwować. I w sumie to by było na tyle, jeżeli jakieś macie pytania, to pytajcie, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i yo!